Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Wziąłem Kwanshenga na wyprawę, no ale jestem leniwy i nie chciało mi się go konfigurować, więc tak wygląda nowy, srebrny, bezużyteczny Kwansheng. Całe szczęście niedaleko od niego jest drugi Kwansheng, wersja czarna, pewnie dla antyterrorystów. Jak zapewnia jego właściciel, ma w sobie listę aktualnych dla tego regionu przemienników. No to sobie je sklonuję, oczywiście na leniucha, bo komputera też nie zabrałem. A skoro oba Kwanshengi są radiami, to niech wyślą sobie te kanały z przemiennikami drogą radiową. No bo przecież potrafią. Ciekawych jak to wygląda, zapraszam do odcinka. Dobra, to czarny kłaszek dla antyterrorystów i srebrny pierwowzór, taki designerski i ładny. Dla mnie bezużyteczny obecnie. W czarnym proszę mamy zaprojektowane SSTV na 2 metry, FM-linka na Wielkiej Sowie, JG na kopie i JK na Szrenicy. Czyli kilka regionalnych przemienników, sam raz na te karkonoskie lasy. Wersja srebrna, tak jak mówiłem, to jest nówka prosto z fabryki. No i tu mamy jakieś zaprogramowane kanały od producenta. Obecnie w moim lesistym położeniu są one bezużyteczne. No dobrze, więc dowiedzieliśmy się, jakie są kanały początkowe. W głowie już rysuje się nam plan przekopiowania wszystkich kanałów z czarnego Kwanshenga do tego srebrnego. No to zróbmy to. Żeby przejść w tryb kopiowania kanałów, przy uruchomieniu radia trzeba nacisnąć pierwszy i trzeci przycisk po lewej stronie. Ja specjalnie dla moich widzów zrobię to jedną ręką. Nie to, żeby druga była zajęta filmowaniem. Specjalnie dla was. A przynajmniej można w to uwierzyć. No i jak się nam uda, możemy zobaczyć bardzo niezwykły napis, że Kwansheng jest gotowy do kopiowania. No to z czarną wersją dla antyterrorystów podobnie pierwszy i trzeci przycisk po lewej stronie odpalamy radio, aby się nam pokazała również gotowość do kopiowania, które możemy znaleźć w nawiasie. Po angielsku będzie to ready. Pasmo domyślne 410 MHz niestety jest poza naszym amatorskim zasięgiem, więc chcąc być w porządku wobec otaczającej nas przyrody oraz krajowej tablicy przeznaczeń częstotliwości, wybierzemy jakąś częstotliwość dla radioamatorów, czyli dla nas. Ja tu wpisuję czwórkę i same trójki i to mi zaokrągli do 433,325 MHz. W moim pięknym srebrniaczku uczynię tak samo, czyli 433,325 MHz. I teraz, jeśli napis ready jest ciągle w nawiasie, możemy ustalić, czy srebrniaczek ma być dawcą, wtedy naciśniemy u góry menu, czy biorcą tych kanałów, czyli naciśniemy exit. No, srebrniaczka wiadomo, nie żałujemy, więc będziemy na nim testować, czyli exit będzie biorcą. Napis ready nam znika, przechodzimy do dawcy. No i tutaj wciskamy menu. Ready nam również zniknie, za to pojawi się na dole napis send. Radio zacznie wesoło wysyłać konfigurację kanałów, a na naszym srebrniaczku zobaczymy nawet, że mamy odbiór. Po angielsku nawet nam się pojawi skrót receive, a po prawej stronie będą errory, czyli jakieś dane odebrane, ale nasz biorca jakoś nie do końca sobie z tym poradził. W lewym górnym rogu już od kilku sekund możemy obserwować czas naszej operacji. Już niedługo wyskoczy nam pierwszy error. Zanim kopiowanie się skończy, upłynie trochę wody w karkonoskich strumykach, więc żeby umilić wam czas, nastrojowa muzyczka i kilka errorów.
No ale chyba nie było tak źle. U góry w nawiasie widzimy napis complete, zarówno po stronie dawcy, jak i biorcy. U biorcy tylko dwa błędy, tylko nie wiem, czy to dużo trzymało. Tak czy siak, cała operacja zajęła 2 minuty 10 sekund. Dawca po uruchomieniu sprawia wrażenie ciągle żyjącego. To miłe nawet, że przy tej transfuzji nie utracił żadnych kanałów. Biorca wiadomo, jakie straty musiał ponieść. Czyli te wszystkie startowe chińskie kanały, niestety, nie wiem jak to powiedzieć, uległy anihilacji. No ale proszę, za to mamy FM-linka na Wielkiej Sowie, JG na Kopie i JK na Szrenicy. A przy okazji wpadło nam też do kieszeni wszystkie przemienniki FM-linka w Polsce. Bardzo zacny łup, jak ktoś planuje podróż samochodem. Kto chce, niech sobie w lesie zostanie, a tymczasem dziękuję za lajkowanie, komentowanie i przesyłanie filmu dalej.